wszystkie chciały się pochwalić wiadomościami, które przyniosły do Mikołowa. Chciały również pokazać swój nowy taniec, Passo Mezzo. Ależ jakże i taniec, i strój spodobał się Charlotte. Niestety wizyta dobiega końca, ale już umawiają się na następną, którą zagości na mikołowskich plantach, które wówczas były wielkim ogrodem, którymi władała Charlotte. Legendę o Charlotte zachęcam do zapoznania się z tą legendą, ponieważ jest to postać bardzo tajemnicza, a zarazem bardzo ciekawa i wiążąca się z Mikołowem, bezpośrednio z plantami mikołowskimi, tym, co się tam przez wiele, wiele lat temu działo.